Chwała Bogu, bracia i siostry. Pokój wam. Ostatnimi czasy mamy możliwość tutaj w zborze, żeby pastor Michał nam usłużył wykładami dla wszystkich, którzy chcą usługiwać słowem. I na jednym z takich wykładów powiedział, że Pan w serce kaznodziei wkłada słowo i to słowo musi mieć czas na kształtowanie, tak jak dziecko w łonie matki. I przychodzi taki dzień, że to słowo powinno się narodzić. Ja wierzę w to, że to słowo, które Bóg włożył w moje serce, narodzi się dzisiaj, że to jest odpowiedni moment, że to nie będzie ani za wcześnie, ani za późno. Że to jest odpowiedni moment na to słowo. Powiedział też, że Słowo Boże na nabożeństwie ma być w centrum. Że Boże Słowo ma być w centrum. I chciałbym was teraz prosić o modlitwę, żeby to było Boże Słowo. I żeby było w centrum. Żebyśmy nie byli pod presją czasu, presją jakichś ograniczeń, ale żebyśmy się zatrzymali i wsłuchali się w głos Boży. I żeby strzegł też moich ust przed wypowiadaniem wszystkiego, co by było ode mnie. Także proszę was, pochylmy jeszcze nasze głowy. Ojcze, dziękuję ci za to, że mamy możliwość słuchania twojego słowa, że mamy możliwość czytania, że mamy Biblię. Ojcze, dziękuję ci za to, że możemy rozważać Twoje Słowo. Dziękuję Ci za Ducha Świętego, który nam je objawia. Ojcze, ja modlę się o to, abyś dotykał dziś naszych serc przez Twoje Słowo, abyś to Ty mówił do nas. Jestem Ci wdzięczny za to, że nie masz względu na osobę, że Panie, chyba najmniejszego spośród nas wybrałeś dziś do tej usługi. Święty Boże, dziękuję Ci za tą możliwość, za tą sposobność, za Twoją łaskę. A proszę Ciebie, Święty Boże, o to, abyś też postawił straż nad moimi ustami, aby wypowiadały tylko i wyłącznie to, co jest od Ciebie, Święty Boże. Modlę się do Ciebie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa z moimi braćmi i siostrami. Amen. To nie traćmy już czasu. Trzecia Księga Mojżeszowa, 19 rozdział. 17-18 werset będziemy czytać. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego, będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści, nie będziesz chował urazy. Jak zacząłem chodzić do zboru, to zapytałem o pewną osobę, którą znałem i wiedziałem, że tu kiedyś chodziła, i zapytałem kogoś, czemu już nie chodzi. A on mi odpowiedział, chyba mu ktoś coś powiedział. Ja pokiwałem głową, mówiłem, jak to w ogóle jest możliwe, że ktoś przestaje chodzić do kościoła ze względu na to, że ktoś mu coś powiedział. I nie musiałem długo czekać na to, aby się przekonać, jak to jest, żeby ktoś cię w pewien sposób zranił. I pomimo tego, że mamy tutaj przychodzić ze względu przede wszystkim na Boga, to przychodzimy tutaj także ze względu na społeczność, bo razem tworzymy to ciało Chrystusa. Kiedyś miałem taki trudny czas. Taki trudny czas finansowy. W ogóle byłem taki dobity. I odwiedziła nas pewna siostra, taka, która już długo chodziła z Panem.
Nie chciałem jakiejś porady, myślałem, że mnie może jakoś podniesie, pocieszy. No i zacząłem jej mówić, no jak sprawa wygląda, nie, że chcę wierzyć, chcę ufać Bogu. Ona wypowiedziała wtedy takie słowa, które całkowicie jeszcze bardziej mnie dobiły. Myślałem, że leżę na ziemi, ale po tych słowach dopiero leżałem na ziemi. I modliłem się do Boga: Boże, wybacz jej, a ja nie chcę się na nią gniewać. Uzdrów mnie. Nie chcę czuć do niej jakiejś urazy, jakiejś niechęci. I za każdym razem, kiedy ona przyjeżdżała, odwiedzała nas, opowiadała o Bożych dziełach, opowiadała o wspaniałych rzeczach Bożych, to mi zawsze przypominała się ta sytuacja i te słowa, które wypowiedziała. I myślałem, jak teraz może mówić o takich rzeczach, nie pamięta tego, jak wtedy mnie zraniła. I za każdym razem mi się to przypominało. I za każdym razem się modliłem: Boże, no przecież nie chcę się na nią gniewać. Wybacz mi. Nie chcę się na nią gniewać i chcę mieć z nią relację. I ona przyjeżdżała, a ja już wolałem nawet nie być w tym pokoju, gdzie ona była. Próbowałem sobie znajdować coś, co w tym czasie, kiedy ona miała przyjechać, odwiedzić nas z żoną, to żeby była tylko z żoną, żebym ja coś miał zawsze do robienia. Tak to trwało i ta niechęć do tej siostry była coraz większa. Aż przyszedł taki dzień, kiedy Bóg objawił mi swoje słowo. I zdobyłem się na odwagę i zacząłem się modlić. Kiedy przyjechała, zacząłem się modlić przy niej i mówię: wiesz co, muszę ci coś powiedzieć. Pamiętasz wtedy? Strasznie mnie to zraniło. I wiecie co, ona już tego nie pamiętała. I mówi, że mnie przeprasza, że nawet tego nie pamięta. I przez cały czas, kiedy wcześniej z nią próbowałem rozmawiać, bo to nie była rozmowa, ona coś mówiła, to obrazowo mówiąc, to tak jakby jakiś mur stał między nami cały czas. Nie mogłem nawet na nią patrzeć. Jak ona coś mówiła, to gdzieś głowa schodziła moja na bok. I kiedy ona powiedziała: przepraszam, nawet nie wiedziałam. Po tych słowach tego muru już nie było. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. A którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Niedawno dopiero Bóg objawił mi to słowo. Zawsze zastanawiałem się nad nim i myślałem, no jak to jest, no to co, ktoś powie: nie odpuszczam cię i ten grzech mi nie zostanie odpuszczony? Przecież to ty, Boże, możesz odpuścić mi dany grzech. Czasem, jak coś chowamy, to zapominamy po czasie, że to tam w ogóle jest. Mogą lata upływać, nie wiem, czy mieliście takie sytuacje, ja miałem, że później coś szukałem i wow, skąd się to tu znalazło? Przecież to tu schowałem. I możemy chować dobre rzeczy i złe rzeczy. Czytamy tutaj, że Bogu nie podoba się, kiedy chowamy złe rzeczy. Mówi: nie będziesz chował ani nienawiści, ani urazy. I można by dalej powiedzieć, że najpierw jest uraz,
a później jest nienawiść. Jest w Biblii opisana osoba, która żywiła do kogoś urazy. Jest to Herodiada, która żywiła urazę do Jana Chrzciciela. Jest to zapisane w Ewangelii Marka w 6 rozdziale i 19 wersecie. I czytamy tu, że Herodiada żywiła do niego, to znaczy do Jana Chrzciciela, urazę i chciała go zabić. Bo był taki moment, kiedy Jan Chrzciciel powiedział Herodowi: nie wolno ci jej mieć. To jest żona brata twego. Nie wolno ci jej mieć. Było to napomnienie w gorliwości o daną osobę. Ale ona tego napomnienia nie przyjęła. I zostawiła w sercu uraz, który zamienił się w nienawiść, a po czasie nawet w śmierć. Śmierć tej drugiej osoby. Tu akurat fizycznie został Jan Chrzciciel zabity, ale tak samo i my możemy zabić kogoś w naszych myślach, w duszy. Dla nas może ta osoba w ogóle nie istnieć. Mógłby już zginąć w ogóle, albo mógłby sobie inny kościół znaleźć. Nie mogę na niego patrzeć. Jak mógł tak powiedzieć? Jak mógł tak mnie zranić? Ale czytamy też w Bożym Słowie o osobach, które w moim przekonaniu, mam nadzieję, że to nie będzie myśl jakaś daleko idąca, ale w moim przekonaniu odpuścili. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział. Czytamy o słowach, które wypowiedział Pan Jezus do Piotra. A Jezus odpowiadając rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Pan Jezus pytał, za kogo uważają go uczniowie. I Szymon odpowiedział, został pochwalony. Chwalony jest dalej, a ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół. Mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że ktoś z naszych, nie wiem, liderów, ktoś, kto jest nad nami, wypowiada nam takie słowa: błogosławiony jesteś. No Bóg ci to objawił, Duch Święty ci to objawił. Jak się czujemy wtedy? Bardzo dobrze, prawda? A niedaleko później Pan Jezus mówi o tym, że musi umrzeć, że musi pójść na krzyż. 22 werset mówi nam o tym, że Piotr wziął Pana Jezusa na stronę, zaczął Go upominać. Panie, nie przyjdzie ci to. Nie przyjdzie to na ciebie. I słyszy słowa: idź precz, szatanie. I próbowałem sobie to wyobrazić, że tak jak został pochwalony, wspaniałe słowa otrzymał, pewnie gdzieś tam urósł, to tak jak urósł, tak musiał spaść na dół. Usłyszał słowa: idź precz, szatanie. Myślicie, że mogło go to zranić, Piotra? Czy spłynęło po nim to jak po przysłowiowej kaczce? Myślę, że gdzieś tam go zraniło to. Ale to przecież był Pan Jezus. Nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Nie to, co ja myślę, nie to, co ja chcę,
ale to, co Boże. I czytamy później w 17 rozdziale, pierwszy werset, że po 6 dniach przychodzi Pan Jezus po Piotra, po Jakuba i Jana i bierze ich na wysoką górę. I ciekawe jest to, że przychodzi po 6 dniach, że nie przychodzi na następny dzień, ale przychodzi po 6 dniach. Myślę, że to był czas, który Piotr potrzebował na to, aby zrozumieć, zawaliłem. Pan Jezus miał rację. Dobrze, że to On mnie upomniał. Ja chciałem Go upomnieć, ale to On mnie upomniał, że myślę o tym, co ludzkie, nie? Że myślę o tym, co bym chciał. I wierzę w to, że przyjął to słowo, że ten czas był mu potrzebny na modlitwę i na przyjęcie tego słowa. A później czytamy w 4 wersecie, na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty. Piotr ogląda dzieła Boże, dlatego że wytrwał w słowie napomnienia. Słowo Boże, przekazywane przez braci, przez siostry, przekazywane bezpośrednio z Biblii, potrzebne do naszego kształtowania, do naszego prowadzenia. Wszyscy, którzy mają dzieci, wiedzą o tym, że cały czas nie może być głaskane to dziecko, ale że przychodzi taki czas, że musimy mu powiedzieć: tego nie wolno, tego nie ruszaj. Ale to wszystko ku dobremu, ku naszemu dobru. I ja też kiedyś usługiwałem na grupie domowej, że w kościele są ludzie doświadczeni, którzy już wiele przeżyli. I ludzie, którzy są młodzi i gorliwi. I nie o to chodzi, żeby wszyscy poszli w jedną stronę i byli tylko gorliwi, albo wszyscy byli tylko doświadczeni i mądrzy. Ale chodzi o to, żeby to wyśrodkować, żeby ci starsi mogli przekazywać tą wiedzę tym młodszym, bo gorliwość nie zawsze jest dobra. I odwrotnie, żeby ci starsi zapalili się przez tych młodszych, którzy są gorliwi, żeby nie wypowiadali słowa: bracie, ja już to też przeżywałem. Spokojnie, usiądź, zatrzymaj się. I ściągają za nogę na ziemię. Ani też młodzi, którzy mówią: robimy, robimy, robimy. Działamy, działamy. A że to musi być w jedności. I był czas, kiedy myślałem, że przyjąłem napomnienie, a tak naprawdę po czasie zacząłem dopiero walczyć z przeciwnikiem, który mówił: widzisz, tak cię potraktowali. Ale jestem tutaj z łaski Bożej i też miałem czas, który miał i Piotr na przemyślenie tego, co ma tak naprawdę robić. Dlaczego tak jest, że przez jedno słowo kogoś może zabraknąć pośród nas? Dlaczego tak jest, że niektóre osoby nawet nie wiedzą, że kogoś zraniły? Kiedyś byłem na takim szkoleniu, obecnie pracuję jako doradca handlowy i na tym szkoleniu mówili o typach
człowieka, o typach ludzi, że są różne typy człowieka, że są, są ludzie, którzy są bardzo wrażliwi i są ludzie, którym nic dane słowo nie robi. I takie słowa, które zapamiętałem wtedy, to, że najwięcej jest tych wrażliwych. Jak wciśniemy coś temu klientowi, który jest wrażliwy, to on już więcej nie przyjdzie do tego sklepu. I tak sobie pomyślałem o Kościele, że już więcej do Kościoła nie przyjdzie. Stara natura, duma i honor. Honor zawsze kojarzyłem z czymś dobrym. Zawsze Bóg, honor, ojczyzna. Jak przeczytałem, co to znaczy, definicję tego honoru, to jest tam zapisane coś takiego, że honor wymaga zemsty. A co na to Pan Jezus? Co na ten temat mówi Pan Jezus? W Ewangelii Mateusza 18:4. Kto się więc uniży, jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. Kto się więc uniży, jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. Uniży. I nieraz mamy córkę, półtorej roku ma, i nieraz, kiedy coś robimy, raz tam gdzieś z łóżka ją brałem, było ciemno, zakopnąłem się, mówię, tam zakrzyczałem, ała! I ona, przepraszam. I wiele takich sytuacji, kiedy ona nie powinna nas przepraszać, a to robi. Kto się więc uniży, jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. Ale są sytuacje, które mówimy, nie potrafię przebaczyć. No nie jestem w stanie tego przebaczyć. Ewangelia Łukasza 23:34. Czytamy, jak Pan Jezus wiszący na krzyżu mówi: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Pan Jezus, który został ukrzyżowany, który został umęczony, na którego pluli, którego przeklinali, umęczyli Jego ciało. Mówi, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I ktoś powie, dobrze, no ale to był Pan Jezus. Dla wszystkich, którzy są w Chrystusie, mówię, On mieszka w tobie. Tak jak mieszkał w Szczepanie, Dzieje Apostolskie 7:60. A patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. Szczepan, ukamienowany. Mógł tam przecież w ogóle nie iść i nie głosić im Chrystusa, nie głosić im Ewangelii. Dlaczego tam poszedł? Żeby ich jakoś zniesławić, żeby im pokazać, jak są źli, jak są niedobrzy? Czy żeby się upamiętali, żeby się nawrócili? I mówi, Panie, nie policz im grzechu tego. Czy jest w stanie człowiek coś takiego zrobić sam z siebie? Nie jest. Bo bez Boga nic uczynić nie możemy. Ale ten sam Pan Jezus, który wypowiedział takie słowa na krzyżu, mieszka w nas. Pierwszy raz jest taka sytuacja, kiedy to słowo nie umie się przebić. Kiedy moje słowa są jak apostoła Pawła, podobno mierne, ale
w liście odważne. Jakby spadały zakazalnice. Jeśli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Mówił Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Mówił Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. Mówił do Żydów, którzy się nawrócili. Jeśli wytrwacie w słowie moim, jeśli przyjmiecie każde słowo z ust moich, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Czy jestem wolny? Wytrwacie w słowie moim. Kiedy przed nawróceniem otwierałem Biblię, zawsze był jeden fragment. Tak trzy razy pod rząd. Jeśli ręka cię gorszy, odetnij ją. Ja zamykałem tą księgę, bo nie chciałem tego słuchać. Ale wytrwałem w tym słowie i modliłem się, Boże, objaw mi to słowo. I Bóg objawił mi to słowo i uzdrowił mnie z pornografii. Uzdrowił mnie z alkoholu, uzdrowił mnie z papierosów, z narkotyków, uzdrowił mnie z przeklinania. Wytrwałem w tym słowie, pomimo tego, że wydawało się ciężkie, nie do przyjęcia. Boże, jestem Ci wdzięczny za to, że jesteś Bogiem dobrym, wspaniałym, potężnym. Dziękuję Ci za to, że uczysz mnie też tego, że nie powinienem polegać na emocjach. Jestem Ci wdzięczny za to, że jesteś pośród nas, że pukasz, że dotykasz. Twoje słowo jest wspaniałe. Nienawiść, która niszczy rodziny, która niszczy kościoły, nieprzebaczenie. Cokolwiek ta druga osoba robi, zawsze w Twoim przekonaniu będzie źle. Cokolwiek by zrobiła. Cokolwiek by zrobiła, w jakiej formie by zrobiła, zawsze w Twoim przekonaniu będzie źle. Jeśli w Twoim sercu znajduje się ten uraz, idź i pojednaj się z bratem swoim. Idź i pojednaj się z siostrą. Niech to będzie w miłości. Módl się do Boga. Módl się do Boga. Żeby to było w miłości, w mądrości, w prowadzeniu Ducha Świętego. A zobaczysz, jaki możesz być radosny, jaki możesz być uwolniony. Może zapomniałeś o tym, że to kiedyś zostało schowane. Może to była drobnostka, która przejawiła się w nienawiść z czasem. Może to już jest wiele lat, a Ty wspominasz tego człowieka i mówisz innym o nim. A kiedy ktoś próbuje Cię upomnieć, Ty mówisz, ja już mu przebaczyłem. Idź i pojednaj się z bratem swoim. Idź i pojednaj się z siostrą. Mówię to dla wszystkich, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy oddali swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi. A dla tych, którzy się nie pojednali, mówię, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jakby Bóg przez nas upominał. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, pojednajcie się z Bogiem, bo bez pojednania z Bogiem nie możecie się pojednać z ludźmi.
Nie jesteście w stanie tego zrobić. A Bóg mówi, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. A którym zatrzymacie, są zatrzymane. Wypowiedziane te słowa były do apostoła Piotra, następnie do uczniów. Cokolwiek zwiążecie, będzie związane. Cokolwiek rozwiążecie, będzie rozwiązane. Idź i upomnij brata swego sam na sam. A jeśli się upamięta, odpuść mu. A jeśli się nie upamięta, weź z sobą dwóch lub trzech i idź. Jeśli się upamięta, pozyskałeś brata swego, odpuść mu. A jeśli nie, to powiedz zborowi. A jeśli nie, to niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Musi zostać odcięty, bo Kościół musi zostać oczyszczony, żeby Duch Święty mógł działać. Żeby Duch Święty mógł działać pośród nas. Odpuść mu. Unisz się jak to dziecię. Nie zatwardzaj serca. Przyszedł Piotr i mówi: Panie, ale ile razy mam odpuścić bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Powiedział Piotr. Nie powiedział zgrzeszy przeciwko Bogu, ale mówi zgrzeszy przeciwko mnie. Czy aż do 7 razy? W ciągu dnia aż do 7 razy? Pan Jezus mówi, nie powiadam ci do 7, ale do 77. Podobno jest to symbol nieskończoności. Dla mnie i tak 77 to jest coś niesamowitego. Zapytajcie mojej żony, która przebacza mi nieraz 5 razy i dla mnie to jest coś niedobrego i dla niej tak samo. Ale kiedy się jednamy, modlimy się do Boga, a później przepraszamy siebie, wyznajemy te grzechy jedni drugim, aby to ciało mogło zostać oczyszczone, aby ta krew, która jest w ciele Chrystusa, mogła swobodnie płynąć, aby Duch Święty mógł swobodnie działać, a nie zatrzymywał się i zawracał. Niech płynie ten Duch Święty pośród nas i niech objawia. Niech objawia, czy tam czasem coś nie jest schowanego. Coś może od dawna schowanego. Bądź wywyższony, Panie Jezu. Bądź uwielbiony. Na wieki. Na wieki. Amen.